3:45, wyjeżdżamy na Via Ferrate. Taki miły akcencik. Ten tunel, jak do niego dojeżdżałem, był zamknięty. Stały konusy na opachołki. I akurat wyszedł przede mną. Ja już zmieniłem na prawy pas. Wyszedł pracownik drogowy. Pokazał mi ręką, że mogę jechać. I akurat skończyli pracę, zebrał pachołki i mogłem sobie śmignąć. Cały czas jadę tunelami. Przeskakuję z jednego do drugiego. Jeszcze jest ciemno, ale już widzisz, powolutku się przejaśnia. Świtek będzie... świt będzie niedługo. W sumie nie jest źle. Myślałem, że będzie chłodniej. Jakieś 18 stopni, ale podejrzewam, że zaraz zacznie robić się gorąco. Zostawiamy samochód na parkingu. Co prawda jest informacja, że tylko dla klientów baru, no ale co zrobić? Zastosuję się do stwierdzenia, że lepiej prosić o przebaczenie niż o pozwolenie. Są komary, mnie zaraz zeżrą, muszę zapierniczać dalej. Pójdziemy tą dróżką. Poranne plenery. Nie wiem, czy to zobaczysz. Fajne skałki. Możesz się dziwić, dlaczego o tak pogańskiej porze wyruszyłem na Via Ferrate. Odpowiedzi są dwie. Nawet nie odpowiedzi, a przyczyny, powody. Pierwszy powód główny to jest taki, że nie chcę być na skalę w momencie, kiedy zacznie przypiekać słońce. Organizator imprezy mówi o 4,5 godzinach godziny wspinaczki na Via Ferrate. Także zobaczymy, jak to będzie w moim przypadku. Nie wiem, czy ci mówiłem, ale jest to moja pierwsza przygoda z tego typu zabawą. Także na Via Ferrate idę po raz pierwszy. Spróbuję założyć poprawnie uprząż. W sumie to nic trudnego. Myślę, że nie powinno być z tym kłopotu. Jak to kiedyś mówił mój kolega, ludzie, ja wariat, Wisła się pali. Kurde, już mi się mordę cieszy. Nie wiem, co to będzie, ale ja jestem już podjarany. W sumie niezłe oznaczenie. Było parę zakrętów, ale jak pójdziesz główną drogą, to nic się nie wydarzy. Obawiałem się, że będę jej szukał, bo nie wiem, czy wszystkie ferraty są tak dobrze oznaczone. Ta na szczęście jest. Właśnie się rozwidnia za chwilę. No już w tym momencie wszystko widać. Podejście. Okazało się dłuższe niż sądziłem. Chociaż nie wiem, dlaczego sądziłem, że będzie krótsze. Myślę, że już jakieś 100-200 metrów nad poziom morza było przewyższenie, prawie jak Sudety całkiem niedawno. Ale sądzę, że już za chwilkę dojdziemy do ściany. Tutaj wokół jeziora Garda jest dużo ferrat. Ja wybrałem taką, przy której było, przy której widniała informacja sporty ekstremalne. Nie wiem, czego się spodziewać, ale jak zwykle, jak spadać, to z wysokiego konia. Przyroda jest też dużo cichsza niż w polskich lasach. Szczerze mówiąc, słyszę tylko cykady. I czasami może, jeśli się nie mylę, jakiś ptaszek się zerwie i poleci. A tak, cisza, spokój, a koguty piają na dole. Czasami motocykl, tudzież skuter przejedzie. A tak w ogóle to cisza. Wyszliśmy z zarośli, bo chyba lasem tego nazwać nie można. I udajemy się gdzieś tam. Zgodnie z planem nikogo nie ma, jestem sam. Nie będę musiał się ani spieszyć, ani czekać. Nikogo nie będę opóźniał. No i mam nadzieję, że mnie też nikt nie opóźni. Od małego lubiłem łazić po drzewach, po skałach, po dachach, po rynnach, po piorunochronach. Na ten moment jedyne, co mnie martwi, to to, czy... czy uda mi się fajny materiał nakręcić i nie spaść. To mniej więcej jesteśmy tyle nad miasteczkiem, gdzie zostawiłem samochód. Największą emocją, jaką teraz odczuwam,
to jest ciekawość. Jak to będzie? Tak sobie tutaj idziemy. O, jak widzisz, ścieżynka jest wąska. O, no i zobacz. Jesteśmy. Widzisz, tu się zaczyna lina. Idzie sobie tam. No to super, fajnie jest, bo nie widzę metalowych stopni pod nogi. A, są takie delikatne. Czyli trochę trzeba będzie zrzeźbić. No dobra. Zakładam uprząż i się wbijamy. Przygotowuję tą uprząż najlepiej jak potrafię, a nie potrafię. Sądzę, że powinno być tak, żeby nie krępowała tutaj ruchów. No dobra, teraz jeszcze tylko przewiązać dobrze. Chyba za to. Lądrze. Powiem ci w tajemnicy, że na początku spróbuję kawałek przejść bez przypinania się, jak ze starych, dobrych, młodzieńczych czasów. No, jeżeli się okaże, że jest jakiś kłopot, to po prostu zmienię ustawienie. 5:50. Ja już gotowy. Widoczki przednie. Komary mnie gryzą. Idziemy tam. No to co? Komu lec? Temu go. Na razie wejście jest takie, że lina jest, pod nogami bardzo rzadko coś się pojawia. Nadaje to niezłego smaczku całej sytuacji. Wpakujemy się do góry. Nieźle, no po tej linie to się idzie praktycznie jak po drabinie. Winda by tego lepiej nie zrobiła. No sądzę, że to wejście nie należy do najprostszych ze względu na to, że nie ma stopień, są klam metalowych. Pewnie buty wspinaczkowe zrobiłyby tu lepszą robotę, jak sądzę. No ale jest to, jest. Trzeba sobie radzić. O, tu jest takie ciekawsze podejście. Półka skalna. Zobacz. Powiem ci, że są emocje. Zaczęły się klamry na nogi. W sumie to dobrze, bo jesteśmy na swojego rodzaju przewieszeniu. Dajemy radę. Niezła zabawa. Taki są tak naprawdę co 15, co 15, co 1,5 metra. I gdybym miał tak się przełączać cały czas, to bym chyba zwariował. Dlatego na razie bardzo odpowiedzialnie mam przy pasku lążę. Jak tylko zdarzy się tak, że uznam, że jest potrzebna, natychmiast się przypnę. Pomyślałem sobie nie tak dawno, że fajnie byłoby iść na ferratę. A potem w trakcie wycieczki no szlaku karpackiego utwierdziłem się w tym. No i już widzisz, ferrata nie jest tylko planem, a rzeczywistością. No to co, drapujemy się dalej. Mam nadzieję, że nie gadam do siebie, jakiś materiał się nagrywa. Póki co idziemy teraz jakby horyzontalnie. Miejscami to ciężko by było nawet spaść. O, wychodzimy na fajną ekspozycję.
Zatrzymam się na chwilkę, popatrzę. To jest po prostu widoczek. Nieźle, no naprawdę nieźle. Kurde. Mówisz i masz. Wiecie co? I tak właśnie smakuje szczęście. Ja wychodzę z takiego założenia i stosuję ten myk od początku, kiedy tylko świadomie zacząłem wchodzić na różnego rodzaju wysokie miejsca. Teraz wychodzę na cypelek. O, petarda. Można było zjeść śniadanko. Nie wiem, czy widzisz to samo, co ja. Zobacz, stoimy sobie. Możemy sobie to pokazać. Stoimy sobie tutaj. Tak. Ciężar. Środek ciężkości przekładam na tył do skały. W związku z tym musiałbym chyba stracić przytomność, żeby upaść. Ale widzę, jak idzie dalej skała. I nie wykluczam, że użyję sprzętu, który mam na sobie, bo wygląda to coraz ciekawiej. I tak naprawdę, wiesz, wszystko to jest w głowie, bo gdyby takie same przejście było pół metra nad ziemią, to byś się nad niczym nie zastanawiał. Jeszcze tylko ci powiem, czy przypadkiem na tej całej wiaferacie to największym niebezpieczeństwem jest przekładanie karabinczyków. No bo stary, trzymasz się jedną ręką, przykładasz karabinczyki i co? I pieprzysz się z tym. Bo teraz na przykład wiszę sobie nad przepaścią. Dobrze, że jest na czym stanąć. Jest ok. O, są klamry. To w sumie dobrze. Niezły komin. Nie wiem, czy to zobaczysz. No nic, jak się klamry nie wyrwą, to ja przeżyję. Super. Teraz sprawdzę, czy coś tam się nagrywa. Widzisz to przejście? Zobacz, jakie przejście. Co my tam mamy? Teraz tak, od dobrej nogi, żebym zaczął. Kurde, ekspozycja po prostu czederska. Mówi mi ci, że mocno mi bije serce. To są głównie emocje. Nie no, przejście jest dobre. Jak się cieszę, że mam coś ląża, bo w każdej chwili mogę ją zapiąć. I pewnie to uczynię. Tak jak wspomniałem. Gdzieś miałem się zamknąć, ale nie potrafię. Wszystkie przejścia wiaferatu, które widziałem na Milczka, wydawały mi się nudne. A po drugie, jak już będę stary, już jestem, ale jak będę jeszcze bardziej stary, to będę miał pamiątkę. Będę pamiętał swoje emocje i będę się zastanawiał, czy dobrze robiłem. Myślę, że teraz moi bliscy, jak oglądają to ze mną, no, krótko mówiąc, dostaję na pewno dobry opieprz, ale ja nigdy nie byłem normalny. Nigdy nie zmieniłem od ryzyka. I naprawdę, uwierz mi, że w tym momencie dokładnie czuję, że nie przekracza to moich możliwości. Pięknie. Po prostu pięknie. Tak jak sądziłem, jesteśmy na ścianie, że pewnie przez pewien czas będziemy zasłonięci od słońca. Ja bym się chętnie pozbył części płynów z pęcherza. No i muszę znaleźć takie miejsce, żeby nie narobić syfu na tym szlaku. Idziemy dalej. Nie wiem, jak dźwięk, bo telefon jest w trale. Nie dorobiłem się jeszcze kamerki GoPro.
chciałbym od razu dziesiątkę. Raczej zbiera dobre opinie, ma te funkcje, które by mi się przydały. Pniemy się do góry, czyli Airbusa. Idziemy tam. Na dole mamy to. Czyli nuda. Muszę atakować tą ścianę z innej pozycji. O. Dobra. Teraz dobrze byłoby złapać. Już chyba złapałem. O, takie. Słaby uchwyt. No dobra. Co ma wisieć? Nie utonie. Ten kawałeczek jest naprawdę fajny. O. Grunt tu się nie spieszy. Przemyśleć każdy krok. I co najmniej 3 punkty otwarcia. Teraz trzeba będzie jakoś przejść przez ten nawis. Kolejny zresztą bardzo fajny. A, tutaj widzę, że jest temat do ogarnięcia. No dobra. Próbujemy, pewnie trzeba będzie troszeczkę się przewieźć. O, mamy to. Taki trudniejszy odcinek, ale i ciekawszy. Super. Super, jest dobrze. No jak na pierwszą feratkę, to mogę powiedzieć, że się nie zawiodłem. Informacja na temat sportów ekstremalnych według mojej oceny była prawdziwa. Zabawa naprawdę przednia. Słuchaj, rękawice. Nie licz na to, że pójdziesz w jakichś rowerowych rękawiczkach. Kupy biernami skórzamy na wiaferatę. Najlepiej bez palców. Przynajmniej mi się tak wydaje. Dlatego, że gdzieś są jakieś skałki, to lepiej chwycisz. A gdybym tych rękawic nie miał, no to byłaby udręka. Nie byłoby opcji, żeby bezboleśnie przejść tą feratkę. A ręce pewnie byłyby obtarte do skóry. Do skóry, do kości. O, idziesz tam na dół. To po kiego grzyba ja wchodziłem, jak teraz muszę schodzić. Dobra. Żarcik. Jest naprawdę dobrze. To jest to odejście w bok. To jest tak. Rozumiem, że jeżeli ktoś by się zmęczył tym odcinkiem, to może sobie spokojnie śmignąć dalej. To tutaj po tej ścianie szliśmy. Tam dalej widać ścieżkę, którą się wspinaliśmy. Tak mniej więcej przeszliśmy może 200 metrów wzdłuż ściany, nie wiem. Jestem na półeczce. Przed sobą mam ciekawe przejście. Chyba nawet je nagram. Oblazły mi jakieś muchy. Nie dają mi spokoju. Troszeczkę zalewa mi oczy pot. Między cyckami też cieknie. Ale wiesz, w wieku 51 lat takie rzeczy się zdarzają. Ale jak masz PESEL zaczynający się od 71, to wiesz, że sarenką człowiek już nie jest. Kolejna możliwość opuszczenia feraty. Wyjście numer 2. Wchodzi się wtedy. A, i domyślam się, że to jest chyba już ten trzeci etap, najtrudniejszy, gdzie prawdopodobnie zaczniemy się przypinać lążą. Piękna ekspozycja. Wychodzimy za załomu. I znowu to miłe oczekiwanie. Zobacz, co będzie dalej. Myślę, że kozice górskie to tędy sobie wyścigi robią. Ja kozicą nie jestem, więc będę bardziej ostrożny.
Nie znam statystyk, ile razy wyrywają się haki, ewentualnie ile haków na 100 suwa się ze ściany. W tym momencie lepiej o tym nie myśleć. Nie wiem, czy się zgodzisz. A po prostu iść sobie dalej. O, może się to wydać śmieszne, ale bardzo się cieszę, że nie ma słońca. Wiem już z doświadczenia po szlaku karpackim, że słońce wyciąga ze mnie siły i tak naprawdę spowalnia mnie. Potrzebuję dwa razy więcej energii i silnej woli, żeby się ruszać na terenie nasłonecznionym niż tam, gdzie jest zacienienie. Dlatego mogę powiedzieć, że mój plan działa. Idziemy sobie w cieniu. Słoneczko widać już wzeszło. Chmur za dużo nie ma. Ja mam piękne widoki. Dzielę się z tobą nimi. Zaczyna się jakieś sensowne podejście. O! Powiem ci jeszcze jedną rzecz. Generalnie nawet jak stawiam nogę, wydaje się, że podłoże jest pewne, to i tak cały czas jestem czujny, żeby przyjąć ciężar, cały ciężar na ręce, gdyby skałka się wysunęła spod nóg. Nie pozwalam sobie na to, żeby myśleć, że to się nie stanie. Ręce zawsze gotowe. Widzę, że są tu nowe liny. O, to wejście jest naprawdę fajne. Słuchaj, nowe. Pionowo do góry idziemy. Podejście w tym miejscu, powiem ci, że wymaga trochę inteligencji w rękach. Zobacz, może mi się uda zrobić takie ujęcie, żebyś widział, a ja żebym się nie spierdzielił. Okej. Okay. Dobra, mam pewny uchwyt. Widzisz? Tędy trepczemy sobie. A do góry mamy jeszcze kawałek. Oba. Widzisz? Tak. Tam się pniemy. Zabawa przednia. O, idzie mina tak troszeczkę po skale. Powiem szczerze, nie wygląda to o tyle ciekawie, że gdyby ta skałka puściła, a prędzej czy później puści, będzie szarpnięcie w dół. Dobrze by było. Tylko odsapnąć. Czuję mocne zaprężenie mięśni. Powiem szczerze, nie martwię się tym, że kondycyjnie nie dam rady. Tylko tym, że gdyby w takiej sytuacji zaczęły brać skurcze, łapać. Zobacz, jesteśmy. Jesteśmy tu. A idziemy tam do góry. Jakby zaczęły łapać skurcze, to mogłoby być nieciekawie. Zrobię sobie 3 minutki postoju. Można powiedzieć, że kolejne przewieszenie. Oceniłbym jako dość wymagające przejście. Znowu siłowe. Było źle. Tylko trochę trudno. Wyszedłem z pionowego komina. Tudzież nie wiem nawet, jak to dobrze powiedzieć, z czego wyszedłem. No wyszedłem, z czego wyszedłem. Damy się dalej.
cały czas maksymalna koncentracja. Bo głupio byłoby się spierniczyć na samym końcu, nie? No pewnie, że głupio. Ciekawy jestem, ile pozostało do szczytu. I bardzo jestem ciekawy, jak się nagrał materiał. Czy widać te wszystkie uroki spinaczki. Z fotografii wiem, że na górze jest krzyż metalowy. Widziałem gości, którzy na tym krzyżu stają na ramieniu. No i chcę powiedzieć, że mam w planie też taką fotę sobie strzelić. A jak się uda, to stanąć wyżej niż inni. Wiesz przecież, że nie jestem minimalistą. Trudno mi sobie w chwili obecnej wyobrazić ferratę, która podnosi się 1600 metrów. Ta ferrata jest też w pewnym sensie naj, bo to jest najtrudniejsza ferrata w tej okolicy. Sądzę nawet, że mogę pokusić się o stwierdzenie nad jeziorem Garda. Mówię, sprawdziłem wszystkie. Gdzieś był szlak turystyczny, gdzieś był szlak spinaczkowa, a tylko przy tej ferracie widniała informacja sport ekstremalny. No to kurna, jak ekstremalny, to ekstremalny. Przestawię nogę. To są, sądzę, takie momenty, przy których trzeba najbardziej uważać. Stwierdzam autorytatywnie. O, i gdybym teraz nie miał kasku, a właśnie walnąłem głową w kawałek taki nawis skalny, to prawdopodobnie rozciąłbym sobie łeb. Czyli dobrze być rozsądnym, przewidywać wszystkie sytuacje i założyć kask i rękawice. Kolejne zejście z ferraty. Możliwość ewakuacji numer 3. Także jakby ktoś bardzo chciał, może sobie zejść tędy. My oczywiście nie chcemy, pomykamy dalej. Fajna miejscówka. Przyjemne wejście. O. Trochę trzeba dogonić linkę. O, już. Będzie kolejna naprawdę fajna ekspozycja. Nie wiem, czy to widzisz, ale dodali jeden hak. Czyli wygląda na to, że to miejsce stwarzało pewne problemy. No i faktycznie tutaj ta nowa klamra powoduje, że możesz wygodnie postawić nogę. Ścieżka ucieka trochę na dół, ta co mamy pod nogami, półka skalna. A my się pniemy do góry. Jest taki moment, że mając 1,78 m, ledwo dosięgam doliny. Ale przecież nikt nie mówi, że będzie łatwo. Znowu mały ustęp skalny. Znowu piękny widok. Czuję, że prawdziwa zabawa zacznie się za chwilę. Sądzę, że ferrata nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa i czeka nas jakaś sympatyczna niespodzianka.